Twierdza Srebrna Góra to cenny zabytek militarny i jedna z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. To największa górska twierdza w Europie. Zwiedzanie jej z przewodnikiem ubranym w historyczny strój żołnierza epoki napoleońskiej to prawdziwa przyjemność. Twierdza Srebrna Góra została zbudowana w latach 1765-1777 na rozkaz króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Przy budowie twierdzy zatrudniano około 4000 robotników z zachodnich Niemiec i Czech. Również okoliczna ludność była zmuszana do pracy przy budowie fortów. Warunki życia w twierdzy były bardzo ciężkie. Nie można było opuszczać twierdzy pod groźbą śmierci, a nawet za błahostki obowiązywały kary cielesne. Ogromne grube mury twierdzy i jej specyficzne położenie były kiedyś nie do pokonania. Do dziś czuje się tu chłód i wilgoć murów, zwłaszcza w korytarzach zbudowanych pod powierzchnią góry. W twierdzy stacjonowało z reguły około 3,5 tysiąca żołnierzy. Twierdza do dziś robi ogromne wrażenie. Jest monumentalna, ma setki podziemnych tuneli i labiryntów. Łatwo się tu zgubić. Dlatego zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, który świetnie zna ten teren oraz historię twierdzy. Jakieś tam szczury, myszy, kły, można wymieniać i wymieniać. Cały srebrnogórski regiment to 2,5 tysiąca żołnierzy.
tam były stajnie, aż 20%. Widok, a w twierdzy zimno, zimno, stara prusacka twierdza. No i piękne górki dookoła.